Niezorientowany obserwator nie mógł uwierzyć, że siedząca na sali sądowej starsza pani, która jak gdyby nigdy nic spokojnie rozwiązywała krzyżówki, jeszcze 30 lat temu jako aufseherka w obozie koncentracyjnym wyrywała matkom dzieci i miażdżyła im gardła butami. Kim była kobyła z Majdanka? Jakie popełniła zbrodnie i jak wyglądało doprowadzenie jej przed wymiar sprawiedliwości? Zapraszamy na kolejny odcinek. Kobyła z Majdanka, czyli Herminę Braunsteina, urodziła się 16 lipca 1919 roku w Wiedniu jako córka gorliwych katolików. Rodzina zamieszkiwała dom przy ulicy Kallenbergstrasse 44, leżącym w dość urokliwej, choć biednej dzielnicy miasta. Panujący w domu niedostatek szybko zmusił Herminę do podjęcia pracy. W wieku 13 lat znalazła zatrudnienie u handlarza zwierząt, przez 2 lata myjąc je, karmiąc i szorując obory. W końcu młodsza siostra ściągnęła Herminę do Holandii, w której ta rozpoczęła pracę jako sprzątaczka. Później próbowała dostać się do szkoły pielęgniarskiej, lecz na przeszkodzie stanęła mierna umiejętność pisania i czytania. Po Anschlussie Austrii Herminę wyjechała do Berlina i tam podjęła pracę w fabryce broni. Była to jak dotychczas najcięższa praca, jaką podejmowała. Tym bardziej uwagę mogło zwrócić ogłoszenie w gazecie o treści dobra praca na terenie Rzeszy wraz z zakwaterowaniem. Pod takim eufemizmem, wzbogaconym informacjami o możliwości awansu czy określeniem charakteru pracy jako urzędnika państwowego, kryło się zatrudnienie w nabierającej rozpędu, machinie śmierci III Rzeszy. A mówiąc precyzyjnie, chodziło o posadę Aufseherin, czyli nadzorczyni w obozie koncentracyjnym. Dla wielu kandydatek dostanie się w szeregi tej profesji stanowiło niezwykły awans. W podjęciu zatrudnienia przeszkodzić mogły jedynie choroby, bycie karanym lub oczywiście brak rasowej czystości. O wspomniane aspekty Herminę nie musiała się jednak martwić. Profitów z bycia aufseherką było zdecydowanie więcej. Każda z kandydatek dostawała kilkudziesięciometrowe mieszkanie, czyste, zadbane, z nowymi meblami. Dla wielu z kandydatek był to ekscytujący szok. Zaledwie 20-letnia Herminę została przyjęta do załogi obozu Ravensbrück w 1939 roku i najwidoczniej szybko zyskała uznanie w oczach przełożonych, skoro 2 lata później została kierownikiem magazynu z odzieżą. 16 października 1942 roku spotkało ją kolejne wyróżnienie. Została przeniesiona do Majdanka, by tam objąć funkcję zastępczyni kierowniczki kancelarii obozu, którą ówcześnie była owiana złą sławą, Elza Erich. Herminę osiągnęła przy niej istne wyżyny sadyzmu, a więźniarki ochrzciły ją mianem kobyły i tratującej klaczy. Szczególnie ten ostatni pseudonim krył w sobie makabryczną historię. Nawiązywał do częstej praktyki Herminę, którą było rozgniatanie więźniów nierzadko ze skutkiem śmiertelnym. Zbrodnie popełnione przez Herminę boleśnie zapisały się w pamięci więźniów. Aufseherka nie tylko znęcała się nad nimi, ale również doprowadziła do śmierci kilkuset z nich, jak wykazał późniejszy proces. Zanim do niego doszło, awansów nie było końca. W styczniu 1943 roku Herminę została mianowana raportową, czyli Raportführerin, a następnie zastępczynią starszej nadzorczyni. Innymi słowy, pięła się w hierarchii, zyskując coraz więcej uprawnień. W skład jej obowiązków wchodziło przyjmowanie apeli i kontrolowanie pracy komand. Za swoją wybitną służbę została wyróżniona wojennym krzyżem zasługi drugiej klasy. W styczniu 1944 roku Herminę przeniesiono z powrotem do Ravensbrück, gdzie ustanowiono ją kierowniczką podobozu w Genti. Wraz ze zbliżaniem się Armii Czerwonej uciekła do rodzinnej Austrii, w której została aresztowana w 1946 roku. W areszcie spędziła 2 lata, a 22 listopada 1949 roku austriacki sąd skazał ją na 3 lata więzienia o zaostrzonym rygorze. Jednakże już w kwietniu 1950 roku Braunsteina wyszła na wolność. Wspomniane wcześniej 2-letnie ograniczenie wolności wliczono jej w poczet kary. Skąd w ogóle tak niski wyrok? Ano Herminę została osądzona jedynie za kilkumiesięczną służbę podczas ostatniego zatrudnienia w Ravensbrück. Sąd nie wiedział o zbrodniach, które ta popełniła na Majdanku, a oskarżona postanowiła po prostu o tym nie przypominać. Wydawało się, że jej los pozostaje bezpieczny. Herminę pozostała w Wiedniu jeszcze przez kilka lat.
wspominając swojej sąsiadce, że rodzinne miasto zaczyna ją nudzić. Bardziej prawdopodobnym jest, że przestała czuć się w nim bezpiecznie, a może nawet dręczyły ją wyrzuty sumienia. W 1958 roku wyemigrowała do Ameryki, myśląc, że tam będzie bezpieczna. Czy coś mogło zakłócić jej amerykański sen? Owszem, a tym czymś, a w zasadzie kimś był nieprzejednany łowca nazistów Szymon Wiesenthal, do którego informacje o Herminie dotarły w styczniowe popołudnie, gdy ten przesiadywał w jednej z kawiarni w Tel Awiwie. Do jego stolika podeszły trzy kobiety, jak się okazało więźniarki Majdanka. Usiadły obok Wiesenthala i przedstawiły mu swoje historie. Własnoręcznie zabiła kilkadziesiąt kobiet i dzieci, powiedziała jedna z nich. I nigdy nie odpowiedziała za zbrodnie popełnione w lubelskim obozie, dodała kolejna. Dla Wiesenthala, człowieka, który schwytał samego Adolfa Eichmanna, Herminie była po prostu kolejnym wyzwaniem, kolejną sprawą. Czym prędzej spakował się i wyleciał do Wiednia, by zgromadzić tam najpotrzebniejsze informacje na temat zbrodniarki. Wiedział, że raz już stanęła przed sądem, zastanawiał się tylko, jakim cudem nie uwzględniono najważniejszej części jej kariery, skupiając się jedynie na ostatnich miesiącach wojny. Postanowił poszukać u źródła. Po znalezieniu jej nazwiska w książce telefonicznej odnalazł również adres. Kallenbergstrasse 44. Herminie nie mieszkała tam jednak od 1946 roku, a nowy właściciel zatrzasnął Wiesenthalowi drzwi przed nosem. Inaczej uczyniła sąsiadka z naprzeciwka, która zaprosiła Wiesenthala do środka, a w domu opowiedziała mu ze szczegółami o dzieciństwie Herminie Braunsteina. Rozmowa była niezwykle cenna. Wiesenthal wiedział, jak rozmawiać z potencjalnym źródłem informacji. Kobieta zdradziła, że Herminie wyjechała do Karyntii, do swoich krewnych. Bez wahania podała mu również adres. Wiesenthal nie pojechał tam osobiście. Uznał, że jego sława może go wyprzedzić, w związku z czym do Karyntii wysłał Richarda, swojego współpracownika, młodego Austriaka, blondyna, 182 cm wzrostu, błękitne oczy, no bo któż mógł wzbudzić większe zaufanie niż taki Aryjczyk. Poinformowany o wszystkim Richard spakował bagaże i pojechał w okolice miejscowości Filach, gdzie wynajął dom obok Braunsteinerów. Zapukał do nich trzy dni później, mówiąc, że poszukuje krewnych o tym nazwisku. Zgodnie z prawdą powiedział zresztą, że jest Wiedeńczykiem, a jego ojciec zginął pod Stalingradem. Fortel się udał, a znajomość została nawiązana. Nie wdając się w szczegóły dalszej, niewątpliwie bardzo fascynującej pracy wywiadowczej Richarda, dowiedział się on, że faktycznie ma do czynienia z krewnymi Herminie Braunsteina. Jednakże Herminie nie było pośród nich. Jak się dowiedział, po wojnie wyszła ona za mąż za Amerykanina, z którym przeniosła się do Halifaxu w Kanadzie. Wraz z zamążpójściem zmieniła nazwisko na Ryan. Informacje były jednak przestarzałe. Na szczęście Wiesenthal rozpuścił sieci również poprzez innych znajomych, spośród których jeden, ocalony z Auschwitz, pewnego dnia zadzwonił i wyrecytował dane kobyły z Majdanka. Herminie Ryan, obywatelka USA, adres 72nd Street, Muscat, Queens, New York. Nie pozostało nic innego, jak udać się za ocean. Jeszcze w 1964 roku przedstawił on amerykańskiemu wymiarowi sprawiedliwości zgromadzone materiały. Czym prędzej podjęto stosowne kroki, przede wszystkim, aby odebrać amerykańskie obywatelstwo Herminie Ryan Braunsteina. Udało się to dopiero 28 września 1971 roku, co było między innymi efektem działalności adwokata Leo Barego. Wynajęty przez męża Herminie słynął z przedłużania procesu w nieskończoność. Prasa jednak nie spała, a w Washington Post pojawiały się artykuły na temat kobyły. Mimo wszystko, amerykańska opinia publiczna nie bardzo chciała w to wszystko wierzyć. Uważano bowiem, że jest to kolejny propagandowy chwyt dokonywany przez Związek Radziecki, który chciał ukazać Stany Zjednoczone jako przystań dla niemieckich i austriackich zbrodniarzy. Niewiele by się zresztą pomylono. Niewykluczone więc, że proces w Stanach nie doprowadziłby do żadnego sprawiedliwego końca. Na szczęście miesiąc po odebraniu obywatelstwa do amerykańskiego Ministerstwa Sprawiedliwości dotarły dwa wnioski o ekstradycję. Pierwszy został wystosowany przez Republikę Federalną Niemiec i liczył 300 stron. Drugi został wystosowany przez stronę polską i liczył 200 stron. Na szczęście dla Herminie wydano ją w ręce władz niemieckich. Na niekorzyść interesów Warszawy stanął ponownie fakt zimnowojennej sytuacji politycznej.
Herminę została aresztowana 21 marca 1973 roku. Nie powiedziano jej jednak, dokąd leci. Podobno ta gorączkowo rozglądała się po płycie lotniska, dopytując zgromadzonych, czy ten oto widoczny samolot Lufthansa to właśnie samolot, do którego ona wsiądzie. Co tu dużo mówić? Zbrodniarka miała bardzo dużo szczęścia. Wylądowała w Republice Federalnej Niemiec, a proces przeciwko niej rozpoczął się w październiku 1975 roku. Jej sprawę włączono do tzw. trzeciego procesu załogi Majdanka, który toczył się w Düsseldorfie, gdzie przed sądem stanęło 16 zbrodniarzy i zbrodniarek. Proces trwał blisko 6 lat, co było efektem działalności obrony oskarżonych, która wykazywała, że ci nie są zdolni z różnych powodów, głównie zdrowotnych, do tego, aby podejmować swoje obowiązki procesowe. Co istotne, sąd w Düsseldorfie musiał indywidualnie każdemu z SS-manów lub SS-manek udowodnić winę. Ponadto najwyższą karą, jaką mogli otrzymać, było dożywocie. W procesie padł tylko jeden taki wyrok. Otrzymała go właśnie kobyła z Majdanka. Gorliwą Aufseherkę oskarżono o współmorderstwo 1181 osób oraz pomoc w morderstwie 705 osób. Jej postawa przed sądem była bardzo butna i bardzo arogancka. Zdaniem niektórych ta siedziała i rozwiązywała krzyżówki, kompletnie nie zdając sobie sprawy, czy też nie dopuszczając do siebie sytuacji, w której się znalazła. Samą siebie określała mianem trybika w maszynie. Jej postawa do czasu wyróżniała się na tle pozostałych oskarżonych. Herminę była pewna siebie, w czym pomagało jej wsparcie męża i zdolnego adwokata, Hansa Mundorfa. W czasie trwania procesu została nawet zwolniona z aresztu za kaucją w 1976 roku, lecz bardzo szybko do niego wróciła, bowiem okazało się, że doszło do zastraszania świadków. Herminę postawiono 9 punktów oskarżenia, lecz udowodniono jedynie 3. Selekcję i zamordowanie 80 ludzi, przestępstwa względem dzieci oraz współudział w zamordowaniu 1000 więźniów. W pozostałych 6 punktach oskarżenia dowody okazały się niewystarczające. Tak czy inaczej, 30 czerwca 1980 roku Herminę Braunsteina została skazana na karę dożywotniego więzienia. Skierowano ją do więzienia dla kobiet w Mülheim, z którego została zwolniona w 1996 roku w wieku 77 lat. Zły stan zdrowia, a mówiąc precyzyjnie cukrzyca, skłoniły ówczesnego premiera Landu Nadrenia Północna Westfalia Johannesa Raua, późniejszego prezydenta Niemiec, do podjęcia tego kroku. Kobyła z Majdanka zmarła 19 kwietnia 1990 roku w Bochum. Proces Herminę Braunsteina, zwanej kobyłą z Majdanka, nie był niczym wyjątkowym. Brak odpowiedniej kary za popełnione podczas II wojny światowej zbrodnie był nieodłącznym elementem krajobrazu powojennego świata. O podobnych historiach możecie przeczytać Państwo w popularno-naukowym reportażu Marka Łuszczyny pod tytułem Złe – Kobiety w służbie III Rzeszy, która ukazała się 22 marca nakładem wydawnictwa Znak Horyzont. A póki co dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić panie Annę Unruk-Cichoń i Justynę Stopińską, a ponadto panów Krystiana Dziarka, Tomasza Sadurskiego, Damiana Dziedzica, Piotra Bulicę, Huberta Kędziorka, Adriana Flora, użytkownika Dźwiedziu, Huberta Walasa i kanał Good Times, Bad Times, Adriana Martynowicza, Kamila Kubowa, Piotrka Witonia, Pawła Łabno i Rudolfa Miczkę. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite. Zachęcamy do obserwowania naszych pozostałych mediów społecznościowych, na których znajdziecie wiele dodatkowych treści, ciekawostek, zapowiedzi odcinków i materiałów zza kulis.